Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wiesia, moi drodzy. Wczorajszy odcinek był hiciorem. Poznaliśmy Wojtka Mana, głos Płotki. Potenka już z nami więcej nie porozmawia w tej grze, ale dzisiaj kontynuujemy śmieszne historie, więc jedziemy z Boklerskim Safari. Doprawdy wzrusza mnie wasza troska, ale na ten dzień czekałem od dawna. Pozwólcie, że przeżyję go tak, jak sobie zaplanowałem. O, zdaje się, że jest już mój przewodnik. Uszanowanie. Ha, witaj! Witaj, biały wilku. Widziałeś ogłoszenie, prawda? A co ja plotę? Skoro tu jesteś, to na pewno widziałeś. Pozwól, że się przedstawię. Hrabia Beledal. Jestem wielbicielem twoich dokonań. Miło mi. Wiedźmini nieczęsto to słyszą. Ależ, panie hrabiu, chce pan iść tylko z Wiedźminem? Ja rozumiem, że to chłop nas chwał, ale cała ta wyprawa to zbędne ryzyko, a decyzja, żeby nas ze sobą nie zabrać, to już z całym szacunkiem jest absurd. Nie przesadzaj, Wilmarze, może nie umrę, jeśli przez pół dnia nie będzie koło mnie kogoś, kto będzie mi podcierać tyłek. Wybacz te lamenty moich strażników, Wiedźminie. Pozwól, że przejdę do rzeczy. Jak zapewne wiesz już z ogłoszenia, mam dla ciebie dość nietypową propozycję. Widzisz, Wiedźminie, jestem wielkim miłośnikiem dzikiej przyrody, a w Toussaint żyje kilka gatunków niespotykanych nigdzie indziej. Chciałbym, żebyś towarzyszył mi w wyprawie, która je uwieczni. A i oczywiście, żebyś mnie bronił, gdyby coś poszło nie tak. Bo moi dzielni obrońcy doniosą żonie, że o siebie nie dbam, jeśli choćby się zadrapię. A wtedy sam rozumiesz, marny mój los. Zanim się zgodzę, chciałbym poznać kilka szczegółów. Dokąd idziemy? Co dokładnie miałbym robić? Z grubsza podziwiać tutejszą faunę i florę. A mnie może przy okazji uda się coś uwiecznić. Uwiecznić? No, widzisz, mam tu taki przyrząd parestisomach, który jest w stanie uchwycić obraz. Zaraz, zaraz. Co takiego? To taki jakby przenośny megaskop. Chwyta zdarzenia i zmienia je w iluzję, na podstawie której maluje później obrazy. Czyli chcesz, żebym z tobą poszedł, oglądał zwierzęta i kwiatki i... Tak, tak. Mniej więcej do tego się to sprowadza. Tyle, że wcześniej musisz ustalić, gdzie dokładnie są stworzenia, które chcę uchwycić. No, bo ja niestety wiem tylko w przybliżeniu, gdzie mogą znajdować się ich siedliska. No, a gdyby coś poszło nie tak, to będziemy mieć w zanadrzu twój miecz. To jak? Zgadzasz się? Cash baby. Marek, musisz poszukać na Google. Tak. Zdaję sobie sprawę. Dlatego honorarium będzie odpowiednio wysokie. Więc rozumiem, że się nie obrazisz, jeśli poproszę, żebyśmy najpierw ustalili jego wysokość. Ależ skąd? Proszę, powiedz. Ile sobie życzysz? Stary. Świetnie. Wow. To nie wygląda na trudne zadanie. Chętnie zrobię dla odmiany coś przyjemnego. Świetnie. W takim razie proszę, weź tę mapę. Przed przyjazdem wysłałem prośbę do kilku tutejszych myśliwych, żeby zlokalizowali siedliska interesujących mnie gatunków. Zaznaczyli je na mapie. Dobra robota. To powinno trochę skrócić czas tropienia. Ruszamy? Tak, chodźmy. Będę miał teraz... Następny, który nie zapłaci. Bo jak się łatwo zgadzają, to nie mają pieniędzy. Co założył jakiś kurwa maszynerię. Dobra, musimy być tu, tu i tyle. Skoro ja mam mapę, to powiem, że poprowadzę. Siedliska Panther z Kolo. Wolałeś wyruszyć na tę wyprawę ze swoją świtą? A, takie wyrwanie się spod skrzydeł ochrony.
To dla mnie jak wybawienie, wiesz? Zależy mi na podziwianiu zwierząt i uwiecznianiu, a nie zabijaniu ich. A co jeśli za... Zróbmy sobie save'a. No to wówczas... Gdybyśmy coś spieprzyli. Obiadem, prawda? Ale dopóki są spokojne, my też ich nie prowokujmy. Zależy mi na tym. No rusz dupsko. No ja pierdzielę, co za leń patentowany. Dobra, to idziemy po malutku. Pantery powinny być gdzieś niedaleko. Słyszałem jakiś pomruk. Ale brzmiało mi to bardziej na niedźwiedzia. O, akurat na spotkanie z niedźwiedziem. Nie mam najmniejszej ochoty. Zabierajmy się stąd. Idziesz? Widać pasek życia kolesia, będzie walka. Może się uda uniknąć. Szczerze mówiąc, nie pamiętam już. Słyszysz? To pantery. Szczerze mówiąc, nie. No ale twoje zmysły są zapewne bardziej wyczulone, więc im ufam. No i już nie widzisz tych panter? Cymbale? No co za typ? No kurwa, rób zdjęcie, Doskonały dzień na uchwycanie zdarzeń. No ile chcesz jeszcze do nich podejść? Przecież nas zaraz zobaczą, tłumo. Chyba, żeby się gdzieś tu schować. Chodź. Chodź tu. Jesteś? Tu je zobaczysz, tłumoku? No chodź tu. Może nas z tych krzaczorów nie zobaczą. Dalej ich nie widzisz? Co za jakiś ślepy typ. Masz przed sobą pantery. Oh my god. No nic, to podejdziemy do nich i tyle. Byłem w magicznym kółeczku. Cholerni kłusownicy. Pewnie zastawili sidła na niedźwiedzie, a złapała się pantera. Małe kręci się obok. Pomożesz jego matce? Spróbuję. Ale najpierw ją uspokoję, bo inaczej się na nas rzuci. Świetnie. Będę miał piękne ujęcie, jak ją uwalniasz. Jak mamy ją uspokoić? Namawiają, że wiedźmini są bez serca. Ten obraz zada tym ładu. Parę stisomach zdenerwował zwierzęta. Lepiej się stąd wynosił. Chodź. Nienawidzę kłusownictwa.
Cieszę się, że podzielasz moją miłość do zwierząt. No chodź szybciej. Jak na człowieka z miasta, masz bardzo szerokie zainteresowania. Ach, prawda. Rzeczywiście jest ich sporo. Wina, przyroda, malarstwo. Wyobrażam sobie, że wiedźmińskie życie jest z całym szacunkiem. Trochę bardziej... Nie zabijaj kotka. Rajsa, staram się nie zabijać kotka. Ja tam nie wyobrażam sobie, żebym miał w kółko zadawać się z tymi samymi istotami. Masz żonę? Mam, a co to ma do rzeczy? Nic. Tak, tylko pytam. No rusz dupsko. Te skolope... Skolopendromorfy drążą tunele pod ziemią. Towarzyszy temu zawsze charakterystyczny dźwięk. Po nim je wytropimy. Dźwięk jest bardzo wyraźny. Musimy być blisko gniazda. Jesteśmy. Stąd raczej nie uda mi się złapać dobrego ujęcia. Poczekaj. Znajdziemy ci bezpieczne miejsce. Ostrożnie stawiaj stopy. Skolopendromorfy są bardzo wrażliwe na dźwięki i drgania. Łatwo je obudzić i rozdrażnić. Może tutaj? Nie wiem. Nie jest trochę za blisko? Racja. Spróbujmy znaleźć inne miejsce. Tu powinno być bezpiecznie. No, tyle, że pod tym kątem nic nie widać. Dobra. To szukamy dalej. Naprawdę muszę iść do ostatniego punktu. Może tu? Odpowiednia odległość i światło chyba też dobre. Tak, tak. Tu będzie idealnie. Czy to jakieś dwa gniazda potworów od razu? Nie pamiętam, żeby tu jakieś były dwa znaki zapytania. Wywabisz je? Chwila. Zastanawiam się czym. Trzeba wprowadzić ziemię w wibrację. Spróbuję rzucić petardą albo znakiem. A ty uważaj i nie podchodź bliżej. Jaki dobry strzał. Doskonały dzień na uchwycanie zdarzeń. To było naprawdę słabe. Możemy ruszać dalej. O, to było naprawdę ekscytujące. Dziękuję. Mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Chciałbym zobaczyć tutejsze pawie podczas rytuałów godowych. Ponoć statko żyje niedaleko stąd. Możemy tam pójść, ale o podglądaniu godów zapomnij. Skończyły się miesiąc temu. O, to fatalnie, bo liczyłem na uwiecznienie ich ogonów w pełnej krasie. A może gdybyśmy jakieś spotkali, myślisz, że byłbyś w stanie skłonić je do zaprezentowania swoich wachlarzy? Co masz na myśli? Ja ogona nie mam i na pewno go sobie nie dorobię. Myślałem raczej o tej waszej wiedźmińskiej magii. Ponoć potraficie wpływać na różne istoty. A, tak. Mogę spróbować, ale nic nie obiecuję. Świetnie, to mi wystarczy. Nie wiem dokładnie, gdzie jest stado, ale zaprzyjaźniony myśliwy
Wskazał mi kilka prawdopodobnych miejsc. Zaznaczę ci je. No dobrze. To poszukajmy tych pawi. No dobra, ale my z tych tutaj gniazd nic nie bierzemy? Nie ma tutaj nic? Nie ma, to idziemy stąd. Chodź, hrabio. Idziemy pawiów szukać. Tak się zastanawiam. Dlaczego pawie? Moja córka bardzo je lubi. Chciałbym jej zrobić przyjemność. Jesteśmy blisko. Miej oczy szeroko otwarte. Pióro z tylnej części kupra powleczone łojem. Paw niedawno je zgubił, a łój cuchnie w charakterystyczny sposób. Powinniśmy łatwo wytropić stado. Miło oglądać wiedźmina w akcji. Jakie dźwięki. Słyszysz? Nawołują się. Fantastycznie. Znaczy, że jesteśmy blisko. Jak koty w marcu. O, jakie piękne. Gdyby jeszcze tylko rozłożyły ogony. Spróbuję to załatwić. Znajdź sobie dobre miejsce. Jestem gotów! Możesz użyć swojej magii! Będzie dzieło sztuki! Uśmiech, proszę! Zaraza! Uważaj! Skolopendromorfy! Skąd się tu wzięły? Musiały za nami przypełznąć! Odsuń się! Geralt, ratunku! Nic się nie dzieje, stary, nie kombinuj. Już po wszystkim. O, było gorąco. Jeden robaczek. Chyba mam dość wrażeń na dziś. Pi. Geralt, broń dupę. Wspaniała przygoda. Masz już wszystko, czego chciałeś? Tak. W takim razie wracajmy do obozu. Zwracam wam waszego pana. Całego i zdrowego. Wdzięczniśmy. Widzicie? Nie było się czego bać. Dzięki, żeś zadbał o pana hrabiego w Wiedźminie. Dobrze mu zrobiła ta wyprawa. Wyraźnie odżył. Zaczekaj chwilę, Geralt. Pójdę po sakiewkę i uregulujemy należności. I premia zapawia. Nie ma za co. I oby więcej takich zleceń. Hrabia to wspaniały człowiek, prawda? To wielka niesprawiedliwość, że jego rodzinę spotkało takie nieszczęście. Jakie nieszczęście? Nie mówił ci? 10 lat temu jego córka Klarysa spadła z konia. Od tamtej pory nie może chodzić. Jest właściwie przykuta do łóżka. Przed wypadkiem była ozdobą domu. Wesołym chochlikiem. Wszędzie było jej pełno. Hrabia często ją zabierał na wycieczki, uwielbiała też zwierzęta. Teraz te jego wyprawy, a właściwie obrazy, które z nich przywozi, to dla niej jedyne okno na świat. Już jestem. Jeszcze raz dzięki za asystę, Geralt.
Cieszę się, że mogłem obserwować cię w akcji. Przekonałem się na własne oczy, że opowieści o tobie nie były ani trochę przesadzone. Dyscyplina, rzetelność, odpowiedzialność. Byłbyś idealnym partnerem biznesowym. Szkoda, że nie działasz w branży winiarskiej. Halo, halo, ja mam swoją winiarnię. Kiedyś. Kurwo bianko. Oto twoja nagroda. Dzięki. Mam dla ciebie jeszcze jedną propozycję. Czas organizuję wystawę moich prac dla kilkorga przyjaciół. Może zechcesz wpaść? Pewnie. Czemu nie? Jeśli akurat będę w okolicy. Świetnie. W takim razie zapraszam do mnie. Zatrzymałem się u przyjaciela. Niedaleko wioski Frankolarz. Będę. Bywaj. Poczekaj do jutra i udaj się na piknik. No moi drodzy, no piknik to piknik. Idziemy na piknik, no. Co mamy zrobić? No musimy skończyć to zadanie. Poczekaj do jutra, do południa i udaj się na piknik. Idziemy na piknik. Piknik, piknik, czas na piknik. Gdzie jest ta jego wioska? Tu. Ło. Będzie chlanie i ciupanie, ciupcianie, Xeno. Będzie wszystko. Piknik. My idziemy na piknik. O, piknik się już zaczął. Miał się zacząć w południe, A to pech. A tu już kleją. Noc wcześniej. Chyba, że się zaprawiają na ten piknik. Dobra, poczekamy do południa. Porozmawiaj, obejrzyj wystawę opcjonalnie. No stary, oczywiście, że obejrzymy wystawę. Najpierw zobaczymy tablicę. Odpowiedź brzmi nie, DL. Szukam ludzi, którzy również doświadczyli dziwnej obecności w lasach Karoberty. Chciałbym porozmawiać z tym, co nam się przytrafiło. Zgwałcił go jakiś dziad borowy. Chłopaka lotnego ze smykałką do koni zatrudnię. No dobrze, jako uczony akademii od kilku lat z badaniem kultury elfiej. O, Johans. Jestem pszczelarzem. Chętnie odkupię pszczoły. No spoko, stary. Opcjonalnie obejrzyjmy wystawę. Co tutaj jest ciekawego? Wiele o was mówią, Wiedźminie. Biały wilk poskramia wije boklerskie. Prezentuję swoje hity nowo-wapienny pancerz. Wiedźmin poskramiający pawie. A tu mamy Krystynę Czubówną, nie? Geralt i Pantera. Była chyba Krystyna Czubówna, nie? Mów. Bohatera ostatnich dziuch. Życzę dobrej zabawy. Wspaniale móc poznać bohatera ostatnich dziuch hrabiego. Życzę dobrej zabawy. Praca uszlachetnia, lenistwa uszczyta. Pozdrawiam, pozdrawiam. Bądźcie pozdrawiam. Dobra, hrabia. Zarówno samce, jak i samice wijów boklerskich są wyjątkowo drapieżne. Choć na ogół polują w grupie, autorowi tego niezwykłego dzieła udało się uchwycić pojedynczego osobnika, szykującego się do ataku. Warto również zwrócić uwagę na łowcę, który choć przecież musi sobie zdawać sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa, z kamienną twarzą wyczekuje na właściwy moment, by zaatakować. O, Geralt, jesteś. To wspaniale. Pozwól. Cieszę się, że przyszedłeś. Mam dla ciebie mały prezent. Nie możesz odmówić. Możesz go oczywiście sprzedać, choć będę zaszczycony, jeśli powiesisz go w swoim domu. Dziękuję. Jeszcze w obozie rozmawiałem z twoimi strażnikami. Opowiedzieli mi o Klarysie. Przykro mi z powodu jej wypadku. Dzięki. Te słowa wiele dla mnie znaczą. Równy gość tego hrabiego. Jak się miewa twoja córka?
Pewnie nie może się doczekać, kiedy wrócisz. Raczej kiedy przywiozę jej prezenty. Dwa obrazy już wysłałem, żeby nie musiała czekać. W drodze powrotnej zamierzam zahaczyć o Dolblatana. Ponoć można tam spotkać Sylwany. Tak, znam nawet jednego. Nazywa się Thor. Bywa złośliwy, ale za odpowiednią opłatą powinien się zgodzić na wszystko, co poprosisz. No, brzmi dobrze. Dzięki za wskazówkę. Stówka za wskazówkę. Stówkę za wskazówkę. Widzę, że masz tu wielu przyjaciół. I wszyscy wydają się zachwyceni twoimi obrazami. O, jak się ma tyle pieniędzy co ja, to przyjaciele lgną do ciebie jak pszczoły do miodu, wychwalając pod niebiosa wszystko, co robisz. Nie. Nie twierdzę, że wszyscy ci ludzie to kłamliwi pochlebcy, ale... No, niestety pewnie większość. Nie rozumiem. To czemu w ogóle się z nimi zadajesz? Jestem przedsiębiorcą i muszę przedkładać interesy ponad osobiste odczucia i animozje. Poza tym... Poza tym? Czasem wystawiam jakiś całkiem nieudany obraz tylko po to, żeby posłuchać, jak ludzie wychodzą z siebie, żeby znaleźć odpowiednie słowa w superlatywach opisujące Bohomany. Oczywiście, im bardziej komuś zależy, by mi się przypodobać, tym bardziej chwali moje arcydzieła. Ubaw, popach, mówię ci. Dobra. To bywaj. Miło było cię spotkać. Wyprawa z tobą. Prawda. Zrobiliśmy, moi drodzy, boklerskie safari. A to znaczy, moi kochani, że jesteśmy... O, tu mamy nawet jakiegoś gościa. Czy to nie jest ten, co go ratowaliśmy? Nie. Ale pokaż, co tam masz. Może zarobiłeś jakieś parę pieniędzorów. No 2000 to nie jest majątek. No ale coś ci tam sprzedamy za te pieniędzory, co? Zawsze to trochę lżej będziemy mieli na duszy. Bywaj, stary dziku. Wzmacniane w klejnotach hajdawery! Ostatni krzyk mody hajdawery! Ostatni krzyk mody! Moi drodzy, w związku z tym, że już nie damy rady zrobić drugiego jakiegoś dłuższego zadania, bo prawie pół godziny nam zajęło boklerskie safari, postanowiłem, że skoczymy tutaj dokończyć te trzy znaczki zapytania. Co by na? Mieliśmy je dokończyć kiedyś. Nie udało nam się, bo kończyliśmy wino. To tym razem skończymy sobie elegancko te znaczki zapytania. Będziemy mieli tą część mapy już w zasadzie za sobą. Daleko mamy 200 kroków z buta. Tu jakiś rybak, jakaś wiśniaczka, jakieś inne cudawianki. Pająki? Co to? Co to było? No, pająki. Pajęczaki. Ale my te pajęczaki mamy w pająku. Czemu się nie udało? Teraz kończymy. No nie udało się, bo woleliśmy skończyć winko wtedy całe. Tu mamy jakąś grupę bandytów. My sobie z tymi grasantami po prostu poradzimy ekspresowo naszym magicznym młynkiem. Tu jest jakieś wejście do jaskini, więc podejrzewam, że będziemy musieli tak tutaj wejść zaraz na jakieś badania. Mokry list pachnący mydłem za to, że odstawiliście jadalną strawę. Było zajebiście. Możemy jeszcze podnieść sznurek, podnieść książkę, podnieść beczkę, podnieść tu coś. Tu jeszcze coś. Co, tyle? Było obozowisko, było. No było, ale coś mnie ta jaskinia zastanawia. Tak szczerze mówiąc. Ona tak tu o sobie jest, bez żadnego powodu, jakoś... Nie wierzę w to.
że tu taka osobie jaskinia jest bez powodu. Tu jakieś bydlaki są. Tu są jakieś bydlaki. Jeszcze na mnie brzydko mówią, no. Dlaczego na mnie brzydko mówicie? Dlaczego na mnie brzydko mówicie? Ja się grzecznie pytam. Co? A ty co, jak łuk zdjąłeś, to już nie jesteś taki odważny? Już? Miło było. I się skończyło. Myślę, że zaraz się zbytnio napełnimy złomem. No ale nic na to nie poradzę. Nie wiem tylko, co my tu robimy i gdzie my idziemy, ale te jaskinie zdają się mieć jakiś cel. Na przykład tam jest jakaś skrzynka. Pytanie, czy nam zależy na tym, żeby tam wskoczyć po tą skrzynkę. No zobaczmy, co tu się dzieje najpierw. Czy tu już będzie koniec naszej przygody, czy co? Tam są następni jacyś bohaterowie. Co przeklinasz? Co ty tam, gościu, wiesz o zabijaniu? Jeszcze jeden? O, ten lepszy z tarczą. Psia krew ma tarczę. Straszna lipa, tarcza nie zadziałała. Ło, ten ma jeszcze jakiś młot. No dobra, chciałbym się dowiedzieć, gdzie my jesteśmy, co my tu robimy i po co. Generalnie. Tu jeszcze jakieś kraty. O co tu chodzi? O, jakiś lot półelf. Tyle było z lota. No młynek z lekkimi ciosami jest rewelacyjny. Zabiliśmy pana lota. Mamy jakąś skrzynkę. Schemat, boklerskie spodnie, buty, jakieś cudawianki. Nie wiem generalnie, po cośmy my tu weszli. Ale chyba jakiś sens tego był. Skoro żeśmy go trochę pozabijali. Halo? O! Tworzyliśmy jakieś drzwi. I wyzwoliliśmy jakiś obóz grasantów. Trupy niewola. Nice! Piąteczka przybita. Czego chcieć więcej? Piąteczka przybita, jesteśmy zajebiści. Czyli zabiliśmy Bonza, Gonza i Alonza. Czyli największych bossów. Nie krzycz na mnie, to ja ich tu zabiłem, jak jeszcze cię tu nie było i nie wiedziałeś, gdzie oni są, pajacu. Zaraz ci zgaszę światło i będziesz miał. No dobra, tu jest wyjście jakieś. Tam na dole jeszcze jakiś... jakaś impreza. Siema, panie Ploku. Tam na dole jeszcze jakaś impreza, ale my byśmy się chcieli cofnąć do tej wody. Gdziekolwiek ona była, tu jest jakaś woda, chyba. To gwardifika, ten bloku gwardifika! Gdzie ta skrzynka była, co? Gdzieś tą skrzynkę widziałem. W wodzie. Tam.
Ciekawe, czy jak ja tam wskoczę, to nie umrę. Dobra, moi drodzy, co robimy? Save, nie? I Geronimo! Jakieś buty kapitana. Po co ja tu lazłem? Jakieś śmierdzące buty. Bo jakieś śmierdzące buty, taki kawał drogi. Dobra, wiem, że tam były schody. Ale chciałem tak kulturalnie jak ja. Skacząc przez mury. No dobra, to wyzwoliliśmy jakąś Hanzę. Hanzę Bonanzę. Nie wiem dokładnie, o co tu chodziło. Ale zabiliśmy jakiegoś bossa. O, a to co? A z jakiej to okazji? Co to za okazja była? Co to za okazja była? No dobra, zobaczmy, czy ten znak zapytania nam się odkrył. A zobaczcie, otworzyła nam się kryjówka Hanzy od razu. Więc dobrze, że tu weszliśmy, bo tu trzeba było wejść. Haha! Teraz zasuwamy do ostatniego punktu dnia. Czyli do znaku zapytania daleko, daleko stąd. O, też jeszcze tu można było wejść do tej kryjówki Hanzy. Do tych jaskiń. No ale my tą kryjówkę Hanzy żeśmy zaciukali. Tu jeszcze jakieś kraty były wejścia. W jaskinie. No to dobrze, że tu byliśmy. Co nas atakuje? A co to za jacyś grasanci tu są? Śmierć piękniejsza! Masz śmierć piękniejszą. Też buzi, buzi, dupci, dupci masz. I buzi, i dupci. Już? Buzi i dupci było w jednym wszystko? Elegancko. No to elegancko, jak jesteś zadowolony. Czuję, że tam będzie ich więcej. Szybciej, hyk, błędny rycerz w potrzebie. Idziemy już do ciebie, błędny rycerzu. Jakie lebiody, stary, tu żadne lebiody, tu młynki. Mało brakowało. Przybyłeś z odsieczą w ostatniej chwili. Dziękuję ci, przyjacielu. I co, tyle? Czego szukasz, wędrowcze? Kurwa, ja ci pomogłem, a ty do mnie czego szukasz, wędrowcze? Schemat rycerskie, spodnie rycerska, zbroja turniejowa, nice, rozkazy Edgarda, noży co rękiego. Nice. Tu warto wszystko rozglądać się, bo to wszystko leży. Klatka jakaś. O, skrzynki rycerskie, buty. Elegancko. No i dobra. Bierz, Wiesław, jeszcze to. I to chyba tyle, co tu cię czeka, nie? Wiesławie. Mamy tą część mapy zrobioną. Elegancko. To pędzimy do posągu. Kierunku. Obieramy kierunek posąg. Bo tam jest teleport. I pędzimy do miasta. Bo czuję, że mamy pełny plecako. I już idealnie nam długość odcineczka się spasowała. Zabiliśmy Hanzę. Moi drodzy, Hanzę zabiliśmy. Hanzuchę. Może coś po drodze utrafimy jeszcze tak, biegnąc na przełaj, coś znajdziemy, czy nie bardzo? Wiesław, tylko się nie zabij przed drogowskazem, cię bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję, żeś się nie zabił. Idziemy do bramy, moi drodzy, metinijskiej. Bo tu mamy najbliżej do naszego ukochanego płatnerza.
Możemy schować miecz, bo tu nerwowi ludzie mogą być. Ciężko na służbie z pustym brzuchem. I odpalamy tutaj. Dobra. Pokaż, co tam masz. Swoje towary. Stary, a najlepiej jakbyś miał kupę pieniędzorów. 6 tysięcy to jest dobry majątek. Do tego, żeby trochę się pozbyć złomu. Ale trochę mało. Trochę mało. Witam, Danusia. Długo ci nie było. No dobra. Bywaj. Bywaj. Bywaj, dziku, ale strasznie mało pieniędzorów masz. Musimy ci trochę pozwolić zarobić. Tak na koniec odcineczka, nie? Pozwolimy zarobić troszeczkę gościowi pieniędzorów, bo musimy się trochę wyprzedać z tego złomu. Za dużo tego dźwigamy. A co za dużo, to niezdrowo. Mam nadzieję, że po 5 dniach medytacji gościo zdobędzie z powrotem 10 koła, powiedzmy. Pracy byłaś, no to dobrze. Mam nadzieję, że z 10 koła gościa zarobi i nam da troszkę. Nie ma milsza pani, tylko dawaj pieniądze. Cześć, Łukasz. Pokaż mi swoje towary. Masz znowu pieniądze? No, 6,5 koła lepsze to niż nic. Lepsze to niż nic. Możemy naprawić wszystko, co wyposażone. To jeszcze mu coś zhandlujemy, nie? 1700. 1000. 1800. 1000. Co 800 kosztowało? To 900 i 900 zabrakło. No dobra, to sprzedamy mu coś najdroższego, czyli po prostu ten miecz, nie? Możemy mu jeszcze trochę tych barwników sprzedać. I on już nie ma pieniędzy, naprawdę? Te barwniki takie drogie? Bywaj. Bywaj. No dobra, moi drodzy, jeśli chodzi o ten odcineczek, to wszystko. Dzięki wam serdecznie, trzymajcie się, hejaski i pa pa.